pieniądze od godziny 10. Byliśmy w Krakowie, na rynku, na centrum, zbraliśmy, no na razie niewiele, ale się rozkręcamy. Ponad 100 zł na każdego. Niektórzy to biorą i wrzucają na porządne sumy. Jak ogólnie się zbiera? No ludzie niechętnie dają, są uprzedzeni do takich zbiórek, może rozdrażnieni polityką w Polsce. Ci co dają, bo oczywiście to już dają z uśmiechem, no i popierają to bardzo. Robimy kanapki ze smalcem i z dżemem, takie chłopskie jadło na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteście gotowi? Ola i Krzysiu! Ale nie wcisnę tak, szybciej. To siedzimy na jednym. Nie ma problemu. Tą osobę proszę wziąć krzesło u stołu. Dobra. Inaczej nie ma szans. Frekwencja festiwalu przerosła nasze oczekiwania. Przyjechali ludzie praktycznie z całej Polski, nawet z Gdańska. I miejmy nadzieję, że sukces, który został odniesiony, będziemy mogli realizować w przyszłości podczas kolejnego przeglądu albo kolejnego festiwalu. Film o sportach ekstremalnych to dziedzina, która w Polsce dopiero się rozwija. My mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć poziom dosyć szybko taki, jaki jest w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Mając okazję podczas festiwalu filmów ekstremalnych w kinie Sphinx w zeszłym roku, mając okazję oglądając te filmy amatorskie narysowane na konkurs, myślę, że zdobywa ta dziedzina coraz większą popularność i że będzie coraz więcej się działo w tym temacie w polskim kinie. I się z tego powodu bardzo cieszę. Mogę tutaj spotkać twórców o różnej wrażliwości, piszących wiersze w sposób bardzo odmienny, bardzo nietypowy i bardzo indywidualny. A ponadto mogę też obserwować, ponieważ prowadzę te warsztaty już od kilku lat, jak autorzy się rozwijają, jak doskonalą swój warsztat. No i to jest też właśnie wyzwanie. Od lat sercem tego ruchu jest pani Elżbieta Zachenter-Spławińska. Najpierw wiedziałem, że jest idealną animatorką takich spotkań. Teraz wiem, że również poetką też jest idealną. Bez względu na to, jakim stylem ktoś pisze, ona zwraca uwagę na to po prostu, czy to jest dobre, czy nie, czy to po prostu wnosi coś nowego do literatury i to jest świetne. Nie, ja się nie mogę do niego przyczepić, tylko że nic w nim nie ma takiego, żebym poczuła się zaskoczona, wiesz? Sercem tej sylaby jest pani dyrektor Wiesława Wykusz, która zawsze przygotowuje nam pyszne poczęstunki jabłkami, z ciasteczkami. Dla uczęszczających stale są karnety do kina. Kończymy ten rok promocją książeczki wyjątkowej, szczególnej, książeczki Kamy Szutowskiej, tomiku poetyckiego Wyciąg krzesełkowy. Jestem żebrem, które zwrócił ci Bóg,
żebyś mógł oddychać. Słowo, które ci dałam, nie utknęło ci w gardle. Co rano zszywam twe powieki pocałunkami, na wszelki wypadek. Pierwsze wierszyki krótkie, rymowane, zabawne. Głównie skupiały się na naturze, na przyrodzie. Później, i to były wiersze rymowane, oczywiście, rymem częstochowskim. No jak trzeba, w porządku. Są wiersze, których nigdy nikomu nie pokażę. Które zawsze zostaną gdzieś na dnie szuflady, są zbyt osobiste. Nie jestem w stanie się przełamać, żeby pokazać je komukolwiek. Thank you.